Dzień dobry. Miałem coś dzisiaj wcześniej nakręcić, niestety natłuk pracy nie wyszło. Jest godzina prawie 15, niedługo uciekamy do pracy, niedługo uciekamy do domu, nie do pracy. Widzą Państwo, pracoholizm. Niedługo uciekam do domu, trochę odpocząć, zresetować się. Jednak cały dzień po ostatnim filmiku chodziło mi po głowie to, co wspominałem, że wydajemy czasami 100% tego, co zarabiamy, a niejednokrotnie zdecydowanie więcej. Tak zwany konsumpcjonizm, czyli konsumujemy więcej niż powinniśmy. Znam osoby ze swojego otoczenia, które potrafią wydać niesamowite pieniądze na to, żeby super się ubrać, pomimo że ich na to nie stać. To jest, wydaje mi się, swojego rodzaju podbudowywanie swojego ego, no może nawet nie ego, ciężko to nazwać, ale tak niestety jest. Załóżmy, osoba singiel zarabia 2000, niech daj mu 3000. Potrafi pójść do sklepu, wydać 1000 albo 1000 groszami na jakąś kurtkę skórzaną, bo marka, bo fajnie wyglądamy. Nie wiem, czy to jest odpowiednia droga. Może w wieku 17-18 lat pewnie bym zrobił to samo. Ale czym człowiek starszy, tym pewne priorytety się zmieniają, jeżeli chodzi o wydatki. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że zarabiam 2000 czy 3000 zł i 100% tego wydaję. To nie na tym polega, bo zawsze będziemy w dupie. No niestety tak jest. Jeżeli nie oszczędzamy, nie inwestujemy, bez różnicy jaki to jest procent. Trzeba sobie ustawić budżet, jakiś tam procent zarobków, które mamy, oszczędzamy. Na tak zwaną czarną godzinę. Czym może być czarna godzina? Czarną godziną może być na przykład dentysta, tak? No bo jeżeli wydajemy 100% tego, co zarabiamy, nie mamy żadnych oszczędności, sypnie nam się trujeczka, powiedzmy, na jakimś orzechu czy czymkolwiek, no to co, bez trujeczki będziemy chodzić? Nie, trzeba wyjść do dentysty. A stomatologia w Polsce niestety jest kosztowna. I co wtedy? I wtedy bierzemy pożyczkę. Jedną pożyczkę, drugą pożyczkę. No nie bardzo mamy jak spłacić pożyczki, bo żyjemy na praktycznie 100%. I co wtedy? No jeżeli nam się robią długi, robimy następną pożyczkę, która spłaca te pozostałe pożyczki. I błędne koło. I wpadamy w spirale zadłużenia. Często, naprawdę często to jest spotykane. Osoby, które mają dzieci, już czasami inaczej myślą. Dlaczego czasami? Bo również znam takie osoby, które mają dzieci, które żyją powyżej stanu, jaki posiadają. Niezrozumiałe, naprawdę jest niezrozumiałe. Ja wiem, że jestem pewny, żeby się pokazać, bo ja jestem lepszy, to sobie kupię lepsze ciuchy, lepszy samochód, kupię to czy tamto, gadżety, przecież gadżeciarstwo. Nie mówię, że jest złe, jeżeli jesteśmy w stanie oszczędzać, jeżeli jesteśmy w stanie inwestować w siebie, inwestować w swoją przyszłość. Jeszcze Wam zostaje, to okej, to jest Wasze życie, trzeba jakoś je przeżyć. Natomiast, jeżeli Was na to nie stać, tracicie na jedzenie, na codzienność, nie potraficie grosza oszczędzić, żyjecie praktycznie z dnia na dzień i pieniążki, powiedzmy, macie jakąś nadwyżkę i tą nadwyżkę tracicie na pierdoły, no to ja już tego nie potrafię zrozumieć. Nigdy nie wiemy, co się wydarzy za 4-5 miesięcy, co jest za tym rogiem. A może wtedy będą potrzebne pieniądze. Może stracicie pracę i nie macie już tej poduszki takiej finansowej, która pozwala Wam na swobodne szukanie nowej pracy. Tylko stres, bo wtedy pojawi się stres. A jak pojawi się stres, to upadacie na zdrowiu. Jak upadacie na zdrowiu, to już wszystko się sypie. Także ten konsumpcjonizm jest naprawdę zły. Często napędzane przez telewizję, przez reklamy, które mówią to kupcie, tamto kupcie, w tym będziecie super wyglądać. Przez właśnie próbę pokazania się przed sąsiadami, że ja jestem lepszy, że ja mogę. Wstawiłem parę dni temu taką grafikę na Instagramie, która bardzo fajnie pokazuje, jak to często wygląda. Chłopak biedny. Biedny to jest takie szerokie pojęcie. Niemajętny, o może tak. W najlepszych ciuchach, najlepszej marki, najdroższe rzeczy i pan, który na pierwszy rzut oka wygląda na tego biedniejszego, pozory.
ten pan miał zdecydowanie więcej pieniędzy, a pomimo tego nie ubierał się tak jak ten biedniejszy. Bardzo często widziałem to w Wielkiej Brytanii. Osoby, które miały pieniądze, nie pokazywały tego. Przychodziły do restauracji i na pierwszy rzut oka nigdy byśmy nie powiedzieli, że to jest osoba, która prowadzi biznes, która mogłaby kupić nas, naszą rodzinę i drugie pokolenie. Tak więc konsumpcjonizm jest zły. Minimalizm w jakiś sposób też, bo to nie polega życie na tym, przepraszam, zamotałem się, życie nie polega na tym, żeby być w 100% minimalistą. Jeżeli ktoś chce iść w kierunku minimalizmu, oczywiście. Dla mnie minimalizm niekoniecznie się sprawdzi w takim typowym minimalizmie, ale i nie do końca idę w kierunku konsumpcjonizmu. Tak więc jestem gdzieś tam po środku. Najważniejsze dla mnie to w momencie otrzymywania wynagrodzenia dzielenie tych pieniędzy. Część na życie codzienne, część oszczędności, inwestycje, tak zwane kieszonkowe, czyli pieniądze, które możemy sobie przeznaczyć na różnego rodzaju pierdoły. Czyli wyjście do restauracji, na jedzenie, z dziećmi gdzieś na placu zabaw i część na tak zwaną emeryturę. Przemyślcie to, spróbujcie sobie to wszystko poustawiać i proszę Was, nie wydawajcie 100% tego, co zarabiacie. To nie tędy droga, to się źle skończy. To naprawdę się źle skończy. Nic, wracam do domu. Weekend czas zacząć. Trochę odpocząć, bo od poniedziałku naprawdę dużo będzie się działo. Dużo zapierniczania. A to chyba o to chodzi. Pozdrawiam miłego weekendu. Cieszę się z pogody bezładnie. Do usłyszenia. Miałem już kończyć, ale siedzi mi ten temat naprawdę mocno w głowie. Przypominając sobie pewne sytuacje, pewne osoby, ciężko mi czasami uwierzyć i pogodzić się z tym, jak ludzie żyją i przestają planować. Może to nawet nie jest planowanie. Czy w jaki sposób jest planowanie? Bo nie można tak sobie żyć z dnia na dzień. Kurczę, no nie można. Tak jak mówiłem wcześniej, nigdy nie wiemy, co jest za zakrętem, co stoi za zakrętem. I analizując pewne osoby, które w pewnym okresie zarabiały nawet fajne pieniądze, jak na warunki, przepraszam, polskie. I te osoby nie oszczędzały. One przejadały te pieniądze, które zarobiły, nie zastanawiając się co dalej, czy będzie na opłaty, czy nie będzie na opłaty, czy będzie praca później, czy nie będzie. Konsekwencja tego była taka, że niestety nie wyszło. Nie wyszło w pracy, osoba została bez środków do życia i bez pieniędzy. A to, tak jak wspomniałem wcześniej, zapoczątkowało stres, choroby, brak możliwości poradzenia sobie z problemami, jakie ta osoba miała. Tych rzeczy oczywiście by nie było, gdyby w momencie właśnie zarabiania tych fajnych pieniędzy część budżetu przeznaczać na tak zwane W, czyli w razie wywalenia się wszystkiego. No ja tak naprawdę nie potrafię, kurczę, nie potrafię. Nie mógłbym spać spokojnie, nie wiedząc, że mam jakieś zabezpieczenie. To już nie chodzi o to, czy mam dzieci, czy nie mam dzieci. Przy dzieciach oczywiście tym bardziej pewne bezpieczeństwo jest ważne. Ale w momencie posiadania zabezpieczenia inaczej myślimy. Inaczej inwestujemy, inaczej planujemy. Inaczej planujemy swoją przyszłość, przede wszystkim swoją przyszłość. Nie robimy takich nieracjonalnych ruchów bez przemyślenia, bo ktoś coś powiedział, łatwy pieniądz i atakujemy. Nie, inaczej się na to patrzy, naprawdę się inaczej na to patrzy. Nie jesteśmy wtedy pod ścianą, przepraszam. Ale kurczę, konsumpcjonizm w pełnym tego słowa znaczeniu jest zły. Trzeba sobie wybalansować minimalizm, konsumpcjonizm i będzie dobrze. No nic, teraz naprawdę już uciekam. Do usłyszenia w poniedziałek. Bawcie się dobrze. Nie rozrabiajcie za bardzo. Do usłyszenia.